Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Dobry wieczór. Piotr Spodtek pod wielkim dachem nieba, Piotrek Krystkiewicz jako realizator, a moimi gośćmi są ludzie z projektu Fraktala. Jest to Krzysztof Michał, tak? Krzysztof Michał Pietrzak i Sławek Witajcie. Laskowski. Witamy. Co was przywiozło i skąd przywiodło tutaj do Wrocławia? Jesteśmy z Głogowa, czyli Dolny Śląsk. W sumie mieliście bliżej niż ja, nie? No, raczej tak. No właśnie. Powiedzcie mi, bo jesteście kolejnym projektem, kolejnym pomysłem, bo nie dalej, chyba jak miesiąc temu, czyli 16, a prawie miesiąc temu, był projekt HI.
A teraz jest projekt Fraktala. Wszystko według projektów się teraz układa. To jest taka pełna nazwa waszego zespołu? Projekt Fraktala i Przyjaciele. Aha, projekt Fraktala i Przyjaciele. A co to znaczy Fraktal? Znaczy Fraktal to jest... Skąd to się wzięło, taka nazwa? W ogóle jako sama nazwa to jest tajemniczy kot ukryty gdzieś wszędzie u nas, który stanowi o bycie... Ale mówimy o takim kocie normalnie na czterech łapach? Kod. Czyli o tym kodzie... Który wypełnia nam cały wszechświat. Po co to filozofować? No po prostu chodzi o... A nie mówimy o kodzie miasta na przykład nie czy o kodzie. Głogowa, tak? Nie o takim. Nie. Kod genetyczny. Dokładnie. Mhm. Dobrze, ja zdążyłem tyle, ile mogłem się o was dowiedzieć, to dowiedziałem się, że odnieśliście jakiś sukces w ubiegłorocznej giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie. Zdaje się, że to główna nagroda. Nie tak. Mówię o Grand Prix, ale... Jesteśmy laureatami pierwszego miejsca z zeszłej 49. giełdy piosenki studenckiej i turystycznej w Szklarskiej Porębie. Pięknie. Kto was tam tak zauważył? Jakie tam było wtedy gremium jury? Jury to jest Piotr Śledziucha, Przemek. Przemek Śledziucha, Aleksandra Bacińska. Sławetna Ola Bacińska, tak? Ola poetka. Bacińska, poetka, dokładnie. I wiele innych osób z tego już. Nie wszystkie nazwiska w tej chwili pamiętam. Poprawy nie było. Nie. No właśnie, to ciekawe, czy by was zauważył. Sławku, z tego, co zdążyłem zorientować się, dużą część muzy tworzysz właśnie ty, nie? Przynajmniej w tym projekcie Fraktala. Tak jakoś się zdarzyło, ale to nie tylko samemu, ponieważ muszę tutaj podkreślić znaczenie i działanie naszej wokalistki nowej, że tak powiem, która razem Rzeknijcie ze mną słowo. Tworzy, Martę Schmidt konkretnie, gdzie razem wspólnie siadamy i do poszczególnych tekstów przez Krzyśka napisanych bądź innych osób tworzymy muzykę. I powiedz mi, skąd ta fascynacja folklorem, bo jest tam dużo folkloru. To znaczy tutaj zespół przeszedł bardzo dużą zmianę. Postanowiliśmy wspólnie, że pójdziemy w tym kierunku, aczkolwiek nie zamykamy się na tą formę. Chcemy też, żeby poszczególne, powiedzmy kiedyś w przyszłości, nasze płyty były w różnych stylach muzycznych. Wiadomo jest, że piosenka autorska, czyli oparta na tekstach kogoś, a nie na coverach i tak dalej. Wykluczamy to całkowicie. Czyli piszecie tylko i wyłącznie swoje Staramy rzeczy, się pisać tak? tylko swoje utwory i idziemy w tym kierunku jak najbardziej. Co poza tym? Poza tym po prostu czerpiemy satysfakcję z tego, co robimy. To jest najważniejsze. Słuchajcie, tworzycie, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że uciekniecie od tego folku, nie chcę, żebyście uciekali, tylko bardziej od folkloru, bo za chwilę zagramy basieńkowy hymn, co jest wybitnie, pachnie klimatami folklorystycznymi. Ty jesteś autorem tekstu, tak? Znaczy w przypadku akurat tego basieńkowego hymnu, to nie ja, tylko mama Marty. Pani Basia Bondos, przepraszam, podsunęła nam tekst. Razem z Martą stwierdziliśmy, że napiszemy do tego muzykę i powstała piosenka. No to pięknie, posłuchamy tej piosenki, tak? Basieńkowy hymn i projekt Fraktala. Ani tatry,
serce moje tutaj śpiewa, jak anielski chór. Ani Patry, ani Alby nie są piękne tak, jak ze Śnieżki świat. Ani Tatry, ani Alby nie są piękne tak, jak ze Śnieżki świat. No i to był baśnieńkowy hymn. Tak? Tak. Tym razem się nie pomyliłem. Tak. Sławku, ja jeszcze tutaj zahaczę o ten... Skąd u ciebie ta pasja do folkloru? To jest taka pogodna muzyka. Pogodna, no. No rzeczywiście, miejmy nadzieję, że jesień jeszcze będzie złota w tym kraju. A teraz kolejna piosenka, która idzie przed nami. Mam nadzieję, że to nie będzie zły zwiastun i zły omen. Idzie Dyst, nie? Jest jakaś ciekawa historia tej piosenki? Znaczy, gdy na samym początku zespół się formował w 2015 roku. A właśnie, o tym nie powiedzieliśmy. No, ale to... Dokładnie. To w pierwszym składzie była wokalistka, rodowita góralka spod Sameckich Tater. I w sumie, gdy się cały materiał zaczął kształtować, ona to był jeden z utworów, które ona przyniosła, bo to było po prostu jej marzenie i pragnienie, no, bo to takie jej. Ona to czuła, ten klimat, i ona to zaśpiewała, że jak ona zaśpiewała, to nam wtedy jak tak typowo... Kopary opadły. Dokładnie. Tak typowo po góralsku, z takim zaciągiem, takim oddechem. Tym typowym oddechem góralskim. No, a wtedy w tamten skład, który stał, to wszyscy ręce rozłożyli. No, no nie ma po prostu tematu, trzeba to zrobić. Powiedzcie, jak to się kształtuje ten wasz zespół, bo macie dopiero 2 lata. Dokładnie. Pi razy drzwi, nie? Bo tak, kiedy powstaliście? Tak. To jest tak w połowie roku 2015. Jaki wtedy był trzon tej kapeli? No wtedy, no oczywiście wszystko to powstało z mojej inicjatywy, ale wtedy zaprosiłem... Oczywiście nieskromnie mówiąc. No nieskromnie mówiąc, oczywiście. Zaprosiłem do współpracy muzyków z takiej sławskiej formacji Stacja Poezja, między innymi Tomka Łuczaka i z tą całą ekipą, którą on był, i żeśmy... Na początku żeśmy tak powiedzmy współpracowali, także ja grałem w Stacji Poezja gościnnie, a oni u mnie gościnnie jako projekt Fraktala. No później wiadomo, oni byli w Zesławu, oni chcieli, ich drogi muzyczne zupełnie się różniły od moich i takich moich pragnień. A gdzieś na trasie pojawił się na szlaku też Przemek Bielawy? No Przemek Bielawy to jest dużo prędzej, Bielawa, dużo prędzej, to było z Nieobecnymi, to było 3 czy 4 lata, 5 lat nawet chyba wstecz. I ja z nimi występowałem, gdy byli już laureatami szklarskiej porębie. I późniejśmy występowali na Japie w Łodzi i już zajęli 2. miejsce z nimi. Ale mówię, to taka moja droga. Bo... No dobrze, ale wróćmy do projektu Fraktala. Czyli to ten początek to Nieobecni, tak? Poniekąd? Nie. Była przerwa między Nieobecnymi, a projektem Fraktala. Była po prostu przerwa tam 2 lat. I ja jestem w ogóle... człowiekiem, który wiecznie łączy różne pokolenia, różne style muzyczne, no oj, takie moje zapatrywania i moje pragnienia non-stop cały czas robić, żeby to było fizycznie namacalne, jakiś materiał, realizacja artystyczna. I teraz jak to wygląda? Jak się bardzo zmienił projekt Fraktala? Jeżeli chodzi o muzykę, to się bardzo zmienił projekt Fraktala. Gdy żeśmy się rozstali z muzykami Stacji Poezji, dołączały różni muzycy. Jedni się potrafili odnaleźć, drudzy nie, ale najważniejsze po prostu pchać to do wszystko przodu. Wina Laskowskiego, nie? Od pewnego momentu. Tak, no, od pewnego momentu. Właśnie, to prawda. Powiedz, od którego momentu. Ja właściwie jestem jakby takim niedawnym nabytkiem tego roku. Właściwie to może być początku czerwca. Właściwie. Natomiast jeszcze nawet nie jest dobrze przenoszone, tak? Nie. Natomiast dokonały się tutaj też zmiany. No, nasza była wokalistka, z byłym gitarzystą, podjęli inną słuszną dla siebie decyzję muzyczną. Do nas dołączyły inne osoby, czyli Marta Schmidt jako wokalistka, Grzegorz Klekiel jako gitarzysta i gitarzysta solowy Marcin Gołda. Dobrze, to jeszcze coś do dopowiedzenia, jeśli chodzi o ten Idzie Dyst? Nie.
No po prostu to... oby nie szedł, ale ładna piosenka. Oby nie szedł, ale piosenka się fajna. Dobrze, to posłuchajmy, okay. Posłuchajmy i zagrajmy Idzie Dysc. Idzie dysc, idzie sikawica. Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica. Uleje usiedce, uleje usiedce, uleje usiedce, Janicko Belica. Uleje usiedce, uleje usiedce, uleje usiedce, Janicko Belica. Nie lyj, tu nie lyj, bo cię tu nie trzeba. Łobyć góry, lasy, łobyć lasy, góry, łobyć góry, lasy, zawróć się do nieba. Łobyć góry, lasy, łobyć lasy, góry, łobyć góry, lasy, zawróć się do nieba. Leje dysc i we dnie i w nocy. Leje dysc i we dnie i w nocy. Uleje usiedce, uleje usiedce, uleje usiedce, moje krasne łocy. Uleje usiedce, uleje usiedce, uleje usiedce, moje. Idzie dysc. Oby nie nadszedł zbyt szybko. Tak się zrobiło janosickowo i tak... Lekko. O góralsku. Jeszcze tylko brakuje Jurka Filara i herbatki z prądem, tak na jesienne wieczory. Dobrze, opowiedzcie, bo ty, Sławek, nie tylko piszesz muzykę, ale chyba pobrzmiewa tu też twój wokal. Tak. Dajesz coś z siebie. Postanowiłem śpiewać również, dokładając drugi głos przy rewelacyjnym wokalu Marty. I to jakoś, tak, no, wszyscy słyszeli w tym momencie, co tam z tego wychodzi.
No, miejmy nadzieję, zobaczymy jak słuchacze, ale pod wielkim dachem nieba już mieli takie cuda, że nawet projekt Fraktala nie będzie żadnym zaskoczeniem. Przejdzie. Krzysiek, ty robisz różne rzeczy, bo ty jeszcze z Horacem. Przypomnij nazwisko, bo... Krzysztof Horka Horacy. Horka Horacy. Horacy Horka. No, tam, bo to ładnie się wstawia najpierw. Tak, tak. No to co to jest za pomysł? I, w ogóle, i czy to nie koliduje z projektem Fraktala? Nie, nie koliduje. To są zupełnie inne klimaty i zupełnie inny czas na to poświęcamy. W ogóle z Horacem my współpracujemy już od bardzo wielu lat. Bo to... Jakiś materiał dźwiękowy, płytowy jest? Bo ja tak, na razie miałem jest. Przyjemność słuchania znaczy, jednego. Jeżeli chodzi o to, co robiłem kiedyś z Horacem, bo to ja byłem współzałożycielem łącznie z Horacem zespołu. A tak jak z projektem Fraktala. Dokładnie, no. Tak nieskromnie zupełnie. Znaczy, żeśmy razem zbudowali zespół Roślina i tam na tamtym, ale to jest w ogóle zupełnie inne klimaty i zupełnie inna muzyka. Na tamtej płycie, no to już będzie druga, to jest też połowę, bo to jest autorem tekstów w większości w tamtych. Na początku Rośliny najpierw była Ślina, a później Roślina. Mhm. I była przerwa i teraz jakoś tak w sumie od początku tego roku, a z powrotem, może z powrotem spróbujemy coś. No, a skąd jest Horacy? Z Głogowa. Z Głogowa też. I Przemek? Bielawa też jest z Głogowa. Tak mi się właśnie wydaje. A Robert Mazurkiewicz ze Sławy. A Ociepa? Z Głogowa. No widzisz, mocny ten Głogów, mocny. Jak się okazuje, w drodze... Muzyką stoi. Między Zieloną, tak? Między Zieloną a Wrocławiem. Wrocławiem. To tak, żeby was jak najwięcej zagrać, to proponuję teraz w moim ogródeczku. Kto tam na wokalu? Też Marta koleżanka Schmidt, oczywiście. Tak, tak. Też ją tam będziesz dręczył swoim wokalem? Posłuchajmy. Dobrze. Dobrze, to posłuchajmy w moim ogródeczku jesiennym. To było w moim ogródeczku. Moimi gośćmi są Krzysztof Michał Pietrzak i Sławomir Laskowski. Nam tu jeszcze towarzyszy Beata, ale w ogóle jej nie ma, jak gdyby. Przyjechała, nie wiem, jako towarzysząca osoba, operator, że tak powiem, kamerki i aparatu fotograficznego. Jak to dobrze od czasu do czasu, jak ktoś przyjedzie, bo my radiowcy mamy to do siebie, że kojarzą przeważnie tylko nasze głosy. A tu mamy to szczęście. A teraz zobaczą głos. Nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale
Dobrze. Jeszcze co jest istotne, czy oprócz tego sukcesu na giełdzie w Szklarskiej w Porębie, jak to było w tym roku? Tam też występowaliście w tym roku, tak? Tak, w tym roku byliśmy jako laureatami zeszłego roku. Znaczy w ogóle ta giełda była wyjątkową giełdą. Tak, tak, no, 50-letnią, no. Więc w sumie każdy z zespołów miał krótką rzecz do zrobienia. Czyli 20 minut do około, zagrania. Około 20 minut. No niektórzy mieli więcej, ale to wiadomo, ktoś tam bardziej zasłużony i co więcej zrobił w swojej historii. A nie ten, co rok temu coś tam wygrał. Prawda? Na przykład. To trzeba przez 50 lat odwiedzać Szklarską Porębę. Dokładnie. A wiecie, że nasze radio miało patronat medialny i bezpośrednio. Nie tylko w tym roku, dokładnie. Tak, transmisja bezpośrednia z Leszkiem Kopciem na stanowisku, że tak powiem, głównego dowodzącego wtedy na tym festiwalu. Ale to była taka szczególna giełda. Pojawiło się tam mnóstwo legend, prawda? Dokładnie. Mnóstwo. Jak to się dało wytrzymać? Ja słyszałem o takich no, dziwnych zamieszaniach na tym, że to tak wszystko nie było do końca opanowane. I niektórzy artyści, którzy mogliby zagrać o godzinie 23, grali o 3 na przykład, do prawie już pustej publiki. Ale taka jest giełda. Taka ona jest przez nas robiona, dla nas i nie za bardzo da się ją zamknąć w jakichś tam szablonach czasowych, tyle tylko to i tak dalej. No, to się nie da, szczególnie, że jest to już 50 lat. To często bywałeś na giełdzie? Jako wykonawca? Jako wykonawca. Mi się zdarzyło jeszcze z nieobecnymi, byłem dwa razy i dwa razy teraz z fraktalami. Mhm. A ty, Sławko? Ja od 5 lat zajmuję się techniką dźwięku na Szklarskiej Porębie. Firmą, która zabezpiecza od strony technicznej tą imprezę. A i tutaj muszę cię sprostować, ponieważ prawdą jest też to, co powiedziałeś, że rzeczywiście pewne rzeczy się przesunęły, ale to było związane z tym, że czasami tak zwane rajdery, człowiek dowiaduje się przed wejściem na scenę, kto będzie grał. Ale ja nie biłem w twoją stronę. Nie, absolutnie. Nawet tak, nie odebrałem tego. Natomiast tutaj chciałem sprostować, że do pustej publiki. Nie. Tam naprawdę zostało bardzo dużo osób do końca tej imprezy. Zresztą muszę powiedzieć, że w ciągu tych 5 lat zauważyłem, że wzrasta liczebność, jeśli chodzi o publiczność. Wtedy, kiedy my graliśmy, już plac był pełen. Ja ci powiem tak, że ja zauważam, że jest jak gdyby coś takiego jak nowe parcie w stronę piosenki z tekstem, piosenki niegłupiej, nieobojętnej. Dokładnie. Nie chcę tego nazywać turystyką czy łagodnością, jakąś tam krainą łagodności, ale no, ja często spotykam się nawet gdzieś tam u siebie na fanpage'u, jak tam ludzie piszą, oczywiście pomijając to, że ktoś mnie zapyta, skąd tyś tego projekta Fraktala wyciągnął na przykład, nie? Ale no, ktoś, kto był na giełdzie w Szklarskiej Porębie, to będzie wiedział skąd, oczywiście, prawda? Oczywiście, nie. Natomiast no, dzięki tym nowym jak gdyby nośnikom, internetowi i tak dalej, no człowiek dochodzi, no nie wiem, to czy ty się odezwałeś i wysłałeś mi jakąś piosenkę? To ja się odezwałem, właśnie. Dokładnie. Bo to tak czasami, no niedawno był zespół 4 pory miłowania tutaj. No Michał Miotka też gdzieś mnie tam na Facebooku odnalazł i mówi, czy mogę. A nie dalej, jak 2 godziny później dzwoniła Janka Woszczyńska, tam z Trójmiasta i mówi, słuchaj, jest taka fajna kapela, którą warto pokazać tam od nas, nie, oni spod Wejherowa, zagraj ich i tak mówię. A to Michał Miotka coś taka, no mówi tak, mówię, to już się zgłosili, nie? Także Michał był niedawno na początku października, miał przyjemność, albo mieliśmy przyjemność sobie pogadać na antenie radia. I właśnie zauważam, że jest coś takiego u ludzi, taka pewna tęsknota. I wszyscy mówią to samo cały czas, że takiej muzy brakuje w mediach. A teraz pytanie, nie wiem, ja czasami idę i proponuję swoją osobę i swoje audycje w innych rozgłośniach i słyszę, to nie jest profil naszego radia. Co to znaczy profil radia i skąd oni wiedzą, że tego się nie da słuchać? No to ja powiem szczerze, to jest bardzo trudny temat. Ja wiem, że to jest trudne, tylko co zrobić, skoro na przykład, nie mówię już o was jako o środowisku, o nas, w ogóle środowisku tego typu, ale jest cała masa ludzi, którzy, przepraszam za określenie, nie mają zielonego pojęcia, że są takie zjawiska jak wasze, nie wiem, czy tam nawet jakiś Adaś Drąg, prawda, dla nas legenda, czy Jurek Filar, no Jurka Filara jeszcze tam przez tą całkiem spokojnie wypije trzecią kawę, albo coś tam tego, no to jeszcze tam kojarzą, bo to Łobaszewska, bo to tam i tak dalej. Natomiast, no jest tyle naprawdę fantastycznych piosenek, ludzie czasami otwierają oczy i się dziwią. Boże, jakie to piękne.
A czemu tego nie możemy posłuchać normalnie w radiu? I pytanie się rodzi, ja wiem, że tutaj nie jest to właściwe miejsce, no bo radio muzyczna Cyganeria Szafir, no tylko i wyłącznie, przynajmniej muzyczna Cyganeria tylko i wyłącznie nadaje tego typu muzykę. Tam jest jeszcze parę innych rozgłośni, które, czy paru redaktorów gdzieś po kraju rozsianych, którzy robią to. No ale dlaczego nie ma tego w RMF, CZC, nie wiem, w pierwszym programie Polskiego Radia, gdzieś tam pomiędzy czterema porami roku, a jakąś popołudniówką polityczną. Przecież to jest... Ludzie tego potrzebują. To jest, wiesz co, taka dziwna rzecz, która właściwie myślę, że w Polsce powstała. Teraz mówi Sławek Laskowski. Tak, podpisuję się po tym, co powiem za chwilę. No niestety w wielu przypadkach stawia się na komercjalizm. A co znaczy komercjalizm? Co to znaczy komercjalizm? Że zadanym wokalistą, który jest puszczany w radiach, o których wspomniałeś, no jest korporacja, która zajmuje się marketingiem tego wokalisty. Tam nie chcesz ogromne, mówić, nie chcesz tam mówić idą że idzie ogromne pieniądze tam idą sobie i ktoś musi te pieniążki dostać później z powrotem. W naszym wydaniu możemy tylko powiedzieć, że dziękujemy, że istnieje takie radio jak to. Dlaczego? Bo mamy możliwość powiedzenia, przedstawienia swojego repertuaru, określenia jak powstaliśmy, że w ogóle istniejemy, tak? To jest przede wszystkim ta podstawowa sprawa. Na pewno dla wielu słuchaczy będziecie nowością, tak, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego, że tak powiem, w reklamach zapraszamy na Facebooka, nie? Tak, ponieważ tak. Można projekt Fraktala znaleźć na Facebooku. I na YouTube. I można sobie tam posłuchać, zobaczyć nas, można do nas napisać, można nam pomóc zorganizować koncert. Wiele różnych zaprosić rzeczy też można. Zaprosić do siebie na kawę, nie tylko... Nie tylko za mikrofon. Nie tylko za kawę. Słuchajcie, proponuję gorące serce. Posłuchajmy tej piosenki jako następny punkt programu. Świetnie. Thank you.
Pięknie, ten pisk na końcu. To Marta. Ciekawe, co tam się wydarzyło, że aż tak pisknęła mocno. No, ale szczęśliwa, że zaśpiewała ładnie. No właśnie. Dobrze, o czym jeszcze miałeś coś dopowiedzieć? Bo mówiłeś, wiesz, powiedziałeś takie zdanie, jakie to piękne. Ja bym troszkę pozwolił sobie rozwinąć, jakie to nasze. No. Dobrze. Nasze polskie. Nasze polskie. Polskie. Z naszego serca. Teraz nasze, tak? Ale to słuchaj, no wszystko, co gramy, przynajmniej w tych programach, no ja nie dalej jak 16 mówię, jak grałem projekt HI, prawda? 16 października. I w tym projekcie HI, no była muzyka bardzo taka, jak na poezję śpiewaną i piosenkę z tekstem, taka dosyć odlotowa, alternatywna bym to powiedział. Ale gdzie jest powiedziane, że to zawsze ma być jakiś pan z gitarą i harmoniką ustną, prawda? Właśnie pod wielkim dachem nieba zmieści się każdy, czy to Felicjan Andrzejczak, czy Jolka z Jolką, prawda? Tak, i tak dalej. Pod wielkim dachem nieba każdy znajdzie dla siebie to, co trzeba. Tak, także wcześniej czy później na każdego przyjdzie pora, żeby tutaj się pojawić. Oczywiście, jeśli tylko los albo ten u góry będzie nam sprzyjał. Tak, o sukcesach powiedzieliśmy. Czy giełda to jedyny sukces? Nie, projekt Fraktala jeszcze w zeszłym roku tak samo odwiedził, znaczy został zaproszony z nominacji na Polanie Janowickiej do Daniela, znaczy na Danielkę. To jest taki Tomy Kolesiński tam też? Dokładnie, no, dokładnie. Właśnie. Tomy Kolesiński. Pozdrawiamy Tomu Kolesińskiego. No, tak, to też jeden ze słuchaczy tej audycji. No, też tam się przymierzam. Tomek mi wysłał jakiś czas temu swoją debiutancką płytę. Jak to dziwnie brzmi, nie? Z takim dorobkiem artystycznym. On jest tam szefem na tej Danielce? Nie, Jarek Drozd. Drozd. Znaczy przynajmniej z tego, co ja tam... Czy tam ma coś wspólnego z Teresą Drozdą? Nie. Drozd, Drozda. Nie, no tak. Drozd z Jarkiem. Ojciec dyrektor jest po prostu. Tak wszyscy nazywają mnie. Jarka. To może to pominimy milczenie. Bo to jest radio muzyczna Cyganeria i my tutaj nie mamy ojca dyrektora. No dokładnie. Ale wracając właśnie do Danielki, coś, co akurat my żeśmy bardzo, bardzo fajnie odebrali, bośmy jako zespół Projekt Fraktala przywieźli stamtąd dwa dyplomy, takie wyróżnienia. Jedno to było nagroda dla muzyków, czyli cały zespół dostał za swoje umiejętności muzyczne, został zauważony i nagrodzony. I tak samo Aleksandra Bacińska, Rosolski. I znaczy nie pamiętam, akurat to te dwie osoby transparentne, które się bardzo dobrze zna. I drugi dyplom, który się nazywał, to... Rosoł mi się kojarzy, już pomijam z czym tak do końca, ale kojarzy mi się z wszystkiego najlepszego też, oprócz konferencjerki, tak? Taki dokładnie. Zespół, no tak. Słyszeliście, że, znaczy słyszeliście, widzieliście, wrócili na giełdzie, prawda? Tak, tak. Zagrali po 20 ilu latach oni wrócili? No. Maciej czy Michał? Maciej Rzeźnikowski. Maciej. No, Maciej. No i ekipa. Ola też była w tym roku? Była. A kto nie był? Kogo nie zauważyłeś na tych? Byłeś przez całą tą imprezę? Byłem jako gość, tak, jako powiedzmy, jako na scenie. Scenicznie nie, o nie Maniek, Dziob, tak. Ale kapela był. Z przypadku. Kapela, tak? Z przypadku, ale był na tym, byśmy się spotkali. Też jest o nim po przyjaźni. Pozdrawiamy także Mariusza. Mhm. Ja miałem przyjemność gościć nad Jeziorem Solińskim u niego. U Marcina. Mariusza Dzioba zaprosił, bo gdzieś wyczaił mnie, że jestem w Zakapiorze, w Poleńczyku. Zobaczył, bo relacja na bieżąco, prawda? Na fejsa szła z imprezy. Chyba był tam Michał Wójcik wtedy, Wójciak. I on mówi, jak jesteś w Poleńczyku, to wpadnij jutro do nas, nie? No, już podał mi nazwę miejscowości, ale nie ośmielę się powtórzyć tej nazwy miejscowości nad tym Jeziorem Solińskim. No i dotarłem, jak to ja, turysta szlakowy, prawda, poszedłem, machnąłem parę razy ręką i dotarłem, a potem dzięki Mariuszowi miałem przyjemność trochę Bieszczad poznać, gdzieś Dolina Łopienki, tak? Cerkiew Łopience i tak dalej. Solina to widziałem z okna, bo spałem, nocowałem przez ten czas u Andrzeja Szala, Melisa Blues Band, tak? Także miałem tę przyjemność tam tych rogalików różnych, nie wiem, Chmielewską Litkę, a w ogóle
Piotrka Łagodzica, mnóstwo ludzi tam wtedy poznałem, których myślę, że też gdzieś tam na szlaku Rado, a nie Rado Barłowski, to był u mnie na koncercie urodzinowym. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy Rado. Rado też, no, nie ma to jak Rzeszów, tak? No, dokładnie. Dobrze, co teraz mamy? Właśnie, bo tu chciałem się dowiedzieć, o jakiego architekta i o jaką legendę wam chodziło w tej piosence? Kto jest tą legendą architekta? A, legendą architekta. No to jest tekst o... Znaczy architekt, który ten, który stworzył ten świat w ogóle. To jest w odniesienie w sumie no, do Boga. Tak albo się do jakiejś, domyślałem, ale albo do jakiejś wartości. To ty sam. Bo różnie ludzie mogą nazwać, ale to chodzi o to coś, co jest ponad człowiekiem, ponad... Ten jakiś absolut. Absurd? Absolut. Absolut, o, dokładnie. Zrozumiałem źle. Siła sprawcza. No. Dokładnie. Pierwszy ten architekt, który to wszystko zbudował, który stworzył to w formie fraktali. I to jest historia opowiadająca o człowieku, który w pewnym momencie swojego życia postanowił zburzyć, powiedzmy, w swojej głowie, w swojej świadomości wszystko, wszystkie te wartości, które miał, po to, żeby tak naprawdę poczuć i odszukać te same wartości, które go budowały, ale na nowo je odkryć, żeby wiedział, dlaczego na przykład chodzi po ziemi, dlaczego białe jest białe. Musi sam w sobie musi odkryć. To nie wystarczy jednak, że jak człowiekowi coś się przekaże. Myśmy wchodzili do studia, zanim weszliśmy do studia, to mówiliśmy, bo ten, że tak powiem, ta siła sprawcza. Musimy być ostrożni, bo różni ludzie słuchają, więc nie będziemy mówili dla mnie i dla ciebie jest to Pan Bóg. Natomiast dla kogoś innego może to być jakiś absolut, jakaś siła sprawcza, którego się nie chce nazwać. Ta najwyższa inteligencja. Tak, tak. No, albo wielki wybuch, jak to niektórzy albo mówią. Albo wielki wybuch. Właśnie. Natomiast mówiliśmy o tym, bo ten właśnie, ten absolut, to jest taki absolut, który no, każe nam patrzeć na życie przez pryzmat czarno-biały i tak dalej. A mówiliśmy o tym, że niestety w życiu pojawia się wiele odcieni szarości, niestety. Jak to się mieści z architektem? U ciebie na przykład. A, no? U mnie, a to moje prywatne. Nie, no, ja nie staram sobie komplikować życiorysu doszukiwaniem się jakichś tam... Po prostu białe jest białym, jest dobre jest dobrym. To, co boli, jest złe. To, co powoduje uśmiech i radość, czasami, jest radością. Ale czasami to, co boli... prowadzi nie, nas do wyprostowania. Dokładnie, do wyprostowania, ale to jest doświadczenie. Człowiek na tym zbiera, na podstawie tego buduje czy siebie. To nie jest dla ciebie ten odcień szarości w tym momencie? Który się pojawia na rysie białej lub rozjaśnia trochę ten ciemny kolor? Rozjaśnia. Jako pozytywnie. Zawsze staram się pozytywnie patrzeć na wszystko i iść do przodu z wiarą w to, co robię. I znaczy po pierwsze wiedzieć, czego się chce. A Sławku? Jeśli chodzi o legendę architekta, to tutaj wiesz co, właśnie fajna sprawa jest, ponieważ do tej pory mieliśmy muzykę folkową, a teraz będzie całkowicie jakby inna odsłona projektu Fraktala muzycznie. Czyli nie, tak jak wcześniej powiedziałem, że nie do końca zamykamy się w jednych ramach, one są rozbudowane muzycznie. Natomiast co do samej treści, no ja rzeczywiście odnoszę to do absolutu. Czyli do tego samego. A do tak? Pana Boga. Do Pana Boga. No to cóż. Gramy legendę architekta. To te rączki w górę, poklaszmy. Na dwa. Kamieni na grobie symbol. Zrobiłam to z pragnienia, wielu znaków zapytania i chęci innego świata zobaczenia. Żadnych kąsań moich myśli zmierzyłam.
to nam absolut wybrzmiał, tak? Tak jest. Legenda architekta. No, mamy jeszcze trzy piosenki. Powiedziałem, że coś będziemy musieli chyba jednak, bo nam się dobrze gaworzy tutaj. No ba. Tak mam taką nadzieję, prawda Beato? Zgadza się. Pewnie, że tak. Mało cię było słychać w tej chwili. Dobrze, o czym jeszcze należałoby powiedzieć w kontekście projektu Fraktala? Bo powiem tak, że no, życie się toczy bardzo szybko. Jedna audycja za drugą, jeden projekt za drugim. No, czasami coś się gubi. Co dla was? Co jest sensem, co jest wartością samą w sobie tego, co robicie? Jak postrzegacie i co chcecie z tym projektem Fraktala w ogóle osiągnąć? Na czym wam najbardziej zależy? Bo jedno jest pewne, kasy z tego wielkiej nie będzie. Czyli to, co jest... No i życzę wam oczywiście z całego serca, dziękujemy, żeby pieniądze dopływały do was strumieniami. Pieniądze szczęście nie dają, ale są potrzebne. No, do przetrwania, żeby zanim dojdziemy do absolutu, żeby jeszcze tak mieć okazję trochę znaleźć... Żebyśmy tego absolutu środku, za szybko nie doszli. W środku właśnie do zdobywania absolutu. Natomiast do czego zmierzam? Bo każdy to, co robi, robi z jakimś celem, z jakimś sensem, nie wiem, coś tam dostrzega. Czasami niestety w naszym środowisku, jak tak patrzę, środowiska się bardzo na siebie zamykają i w takim Głogowie, podejrzewam, w Sławie, Wrocławiu, nie wiem, w Krakowie, Wrocławiu, w tym Warszawie, jest to bardzo często towarzystwo wzajemnej adoracji, czyli artyści sami siebie oklaskują na imprezach, i przyjaciele, ewentualnie artystów. Jeśli już przyjdą przyjaciele i będą mieli odrobinę czasu, to bardzo fajnie, bo to już jest parę osób więcej. Może przyjść przyjaciel, przyjaciela jeszcze. No, a właśnie co chcecie przez projekt Fraktala osiągnąć? To znaczy w przypadku utworu, który do tej pory żeśmy wysłuchali, tak miło mi serdecznie, że po raz kolejny mi przedstawiasz, to jest radość dla innych. Michał, to jest przede wszystkim Krzysztof Michał Pietrzak. Nie wiem dlaczego te dwa imiona. Bo... Dlatego, że na Facebooku zakładając swój profil już było 5 Krzysztofów Pietrzaków i każdy jakoś kombinował. Krzysztof Pietrzak. Trzeba było napisać Krzysztof Pietrzak Głogów. Właśnie, najzabawniej, mam kolegę, nazywa się Krzysztof Pietrzak. Też z Głogowa. No dobra, ale mówmy Sławku o tak jak powiedziałem, no radość słuchania naszej muzyki, ewentualnie zastanowienie się nad tym, co przedstawiamy, nawet w kwestii legendy architekta. I co dalej? I właśnie to, że projekt Fraktala jest i będzie w dalszym ciągu twórczy, bo mamy już kolejne pomysły. Oczywiście chcielibyśmy wydać płytę z tymi utworami, które przed chwilą zostały zaprezentowane, w jakiś sposób zamykając pewien rozdział i tworząc kolejne działania muzyczne. Czy następne pomysły projektu Fraktala będą podobnie brzmiące? Czy... No nie wydaje mi się. To już masz już ja już taką zarys, wizję tak? gdzieś tam mam, tak? A on już ma wizję tekstów, czy jeszcze już są? Teksty już są. Natomiast powstają powoli wizje muzyczne do tych tekstów. Ja mówię powoli, bo co nagle to wiadomo, tak? A pewne rzeczy muszą być przemyślane. To nie może być z przypadku, chociaż czasami z przypadku powstają dość ciekawe utwory. Czasami zdarzają się hiciory, prawda? No dokładnie. Tak, na przykład. A ty, Krzysztofie, co na ten temat? Wiesz. Oj, techniczny. No, techniczny. Jeżeli chodzi o mnie, to no, jestem twórcą, który kiedyś sobie w głowie zakodował, że to jego twórczość i sprawdził, jest dla ludzi, ludzie potrafią na nią reagować i postanowiłem po prostu realizować się w taki sposób. To jest mój sposób na realizację siebie, że to, co robię, to, co piszę, także to, co tworzę, bo jednak zdarzyło mi się także układać jakieś melodie i które one także funkcjonują, że to jest dla ludzi. Jestem otwarty na to, żeby ci ludzie dostawali i jeżeli widzę, bo kiedyś, prawdę mówiąc, 31 lat temu wyszedłem pierwszy raz na scenę z pewnym zespołem na Regę nad Wartą i od tego czasu przebywam na scenie w różnych, tam wiadomo, w różnych stylach muzycznych i tak dalej, ale gdy widzę, że moja twórczość zdarza się, że ludzie reagują na moją twórczość, że po koncercie no, kolega mi pisał, że idzie z córką małą do domu, on mówi, śpiewa coś, on też, i ona go mówi, tata, ty wiesz, ty śpiewasz i śpiewałem tą samą piosenkę, gdzie ja jestem autorem tekstów. To znaczy, że to jest moje spełnienie artystyczne. I
wszystko, co robię, co piszę, znaczy sprawdzam, wiadomo, to nie jest tak, że człowiek napisze, od razu sobie już leci, nie? Na tym się pracuje, czyli moja praca polega na tym, żeby zrealizować, żeby dla ludzi to robić, żeby być otwartym i ludzie coś z tego wynieśli. Słuchajcie, teraz mamy tak, jeszcze jedno pytanie mam dla was, no bo czas niestety ubłaganie się kończy. Za chwilę zacznie się druga godzina audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, zupełnie z innej bajki. Ale no mamy teraz dylemat. Mamy trzy utwory i musimy wybrać jeden. Pozwolę wam po raz pierwszy w tej audycji dokonać subiektywnej oceny i wyboru. Pocałuj Jerza na przeciwległym brzegu zdarzeń i Korytarze. Ja osobiście jestem za Korytarzami, nie wiem jak wy. Ja osobiście również jestem za Korytarzami, ponieważ wiem jak one powstawały i myślę, że każdemu ten utwór, zwłaszcza refren, wpadnie do wielkiego gustu. A Krzysztof, no oczywiście ty, ja już nie ma nic do powiedzenia. Piotrze, to jest ostatni utwór na tym naszym przygotowanym materiale. Ja mam jeszcze do was pytanie takie, no to tak właściwie chyba do końca nie wybrzmiało, co byście chcieli osiągnąć tym waszym śpiewaniem, że macie tam jeszcze całą masę, jeszcze jesteście młodymi ludźmi, więc jeszcze z 20 lat przynajmniej twórczości, prawda? Przynajmniej. No ale tak na przykład słuchaczom, naszych słuchaczy Pod Wielkim Dachem Nieba i tam muzycznej cyganerii nie trzeba do niczego przekonywać. Oni wiedzą, co jest dobre. Natomiast chodzi mi o to, jakbyście mieli teraz powiedzieć, no nie wiem, wyobraźcie sobie, że siedzicie w jakimś radiu konkurencyjnym, komercyjnym i macie do tego radia i do tego środowiska tego radia przemówić i powiedzieć, że mają słuchać nie tylko projektu Fraktala, ale w ogóle piosenki z tekstem, dobrej piosenki z tekstem, nieobojętnej, niegłupiej, nawet z Krainy Łagodności, nie wiem. Słuchacze innych konkurencyjnych radii. Słuchajcie piosenki z tekstem i życzę wam, żebyście się znaleźli na przeciwległym brzegu zdarzeń. A to wszystko w Korytarzach. Ja wam bardzo dziękuję. Okazuje się, że godzina na spotkanie w towarzystwie tak sympatycznych panów z projektu Fraktala, no i sympatycznej pani, która tutaj popija sobie kawę i sobie myśli, że też by chętnie porozmawiała, no ale... jeszcze nie jest w projekcie Fraktala, tak? Czy jest taką dobrą duszą projektu Fraktala? To są ci przyjaciele, wspaniali przyjaciele. Aha, czyli, no właśnie. Piotrze, proponuję piosenkę Korytarze i spotkamy się po 21 w drugiej odsłonie audycji Pod Wielkim Dachem Nieba. Dziękuję wam bardzo za gościnę. Również dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
blaskiem tańczy na niebie. Tak serce pragnie i tęskni do ciebie. A kiedy patrzysz na mnie z daleka, wtedy już wiesz, na co serce twe czeka. Jak słońce rankiem tańczy na niebie. Tak serce pragnie i tęskni do ciebie. A kiedy patrzysz na mnie z daleka, wtedy już wiesz, na co serce twe czeka. Tak, skończyliśmy audycję z gośćmi z projektu Fraktala. Pożegnaliśmy się z Krzysztofem i ze Sławkiem i zaczynamy drugą godzinę. Kuba Blokesz, Gdy do twoich ust. Do twoich ust pozostaje pół oddechu. Gdy do twoich ust pozostaje pół kroku. Źrenice twoje wytkane są z podziwu, a w oczach twoich niebiesko jest i szeroko. Coś szepczesz czarodziejsko i cicho. Twój szept niebiesko moją ciszę przecina i zapominam, że potrafię oddychać i że chodzić umiem. Zapominam. Wtem czarny ptak twych powiek lekko się podrywa i pewność siebie dokądś mi zabiera. Swój krok w pół kroku przerywa, a pół oddechu gardle zastyga. Źrenice twoje wytkane są podziwem, a w oczach twoich niebiesko jest i szeroko. Ale do twoich ust pozostaje pół oddechu, do twoich ust pozostaje pół kroku. Zgodnie z wszystkimi zasadami. W drugiej godzinie oczywiście gramy trochę standardów, utworów no, już znanych i wykonawców znanych, ale oczywiście przeplatanych poszczególnym młodym, że tak powiem, narybkiem nurtu piosenki autorskiej. Teraz oczywiście nie mam zamiaru nic zmieniać. Klasyka piosenki poetyckiej, balladowej. Maja i Andrzej Sikorowski w piosence I nic, i nic. Ta dziewczyna była piękna jak zjawisko, a dokoła mało światła, dużo wina. Więc podszedłem do niej blisko, bardzo blisko. Jak na razie całkiem nieźle się zaczyna. Na początek przywitałem się z niewiastą i zagajam, że dziś moje imieniny i że mogę jej pokazać nocą miasto. Fakt, na miasto nabierają się dziewczyny. I co, i co, i co, i co? Coś jeszcze w tej historii wydarzyło. Ile trunków się wypiło,
jakie miejsce odwiedziło, czy w pościeli kolorowe się skończyło. Fini, cini, cini, cini. Nic, kochani, więcej z nas nie wyciągniecie. Dżentelmeni oraz damy, a o takich dziś śpiewamy. O szczegółach nie powiedzą za nic w świecie. Po raz pierwszy zobaczyłam tego pana, ale wierzcie, że nie czułam wcale strachu, gdy tańczyliśmy zawzięcie aż do rana. Pośród anten i kominów gdzieś na dachu, potem płaszczem nie otulił miejsce w miejsce. Tak jak matki okrywają swoje dzieci, i słyszałam, jak mu mocno bije serce, i widziałam, jak nad nami chmura leci. I co, i co, i co, i co? Co się jeszcze w tej historii wydarzyło? Ile trunków się wypiło, jakie miejsce odwiedziło? Czy w pościeli kolorowej się skończyło? Dżentelmeni oraz damy, a o takich dziś śpiewamy. O szczegółach nie powiedzą za nic w świecie. A jeśli przyjdzie taki dzień, że wam nagle w domach zrobi się za ciasno, to uchylcie okiennice i wyjrzyjcie na ulicę, by zobaczyć, jak wygląda nocą miasto. I co, i co, i co, i co? I nic, i nic, i nic, i nic. I co, i co, i co, i co? I nic, i nic, i nic, i nic. I co, i co, i co? Pewnie państwo zauważyli, że w ostatnim czasie bardzo regularnie Andrzej Sikorowski gości na antenie Radia Muzyczna Cyganeria i Pod Wielkim Dachem Nieba. Tak samo jak kolejny gość, którego chciałbym zaprezentować. Też legenda piosenki autorskiej, poetyckiej, świetny radiowiec sprzed lat, no teraz zakotwiczył gdzieś w Trójmieście, chyba w Sopocie. Nazywa się Bogusław Nowicki i piosenka, która nosi tytuł Sens powrotów. Liczę, który to już pociąg mój jedyny, na peronie zaturkotał tej niedzieli i ponury. Żar śmieją się dziewczyny i gotowe za pół darmo rozweselić. Ktoś zapłakał, jeszcze tego brakowało, żeby peron się rozryczał zawiedziony. A to draka, przecież stracił bardzo mało, jakiś portfel, jakieś głupie 2 miliony. Pojechałaś tak daleko, że aż boli, że aż serce się wyrywa z odlotu. Nie udała się ta próba, bo powoli zacznę wierzyć w obojętny sens powrotu. Ktoś zapytał, czy już przyszedł ten z Wrocławia? Skąd mam wiedzieć, który to jest ten, co trzeba? Właśnie świta, żołnierz śpiewa i pozdrawia, tak szczęśliwy, jakby jechał dziś do nieba.
daleko, że aż boli, że aż serce się wyrywa do odlotu. Nie udała się ta próba, bo powoli zacznę wierzyć w obojętny sens powrotów. Pojechałaś tak daleko, że aż boli, że aż serce się wyrywa do odlotu. Nie udała się ta próba, bo powoli zacznę wierzyć w obojętny sens powrotów. Pojechałaś tak daleko, że aż boli, że aż serce się wyrywa do odlotu. Nie udała się ta próba, bo powoli zacznę wierzyć w obojętny sens powrotów. Pojechałaś tak daleko, że aż boli, że aż serce się wyrywa do odlotu. Nie udała się ta próba, bo powoli zacznę wierzyć w obojętny sens powrotu. Pojechałaś tak daleko, że aż boli, że aż serce... Sens powrotów, Bogusław Nowicki. Teraz zmienimy troszeczkę klimaty i pójdziemy do tak zwanego narybka. Natalia Piotrowska, to młoda adeptka piosenki autorskiej, piosenki z tekstem, w piosence kilka słów o nas. Żeby mieć nadzieję, choćby i z piasku usypaną. A ja mówiłam, że się zmienię na przekór wszystkim twoim planom. W twoich oczach bez koloru świat w drugą stronę się obraca. Ty raczej unikałeś sporów, a ja musiałam do nich wracać. Mnie stale wkurzał ten twój spokój i ciągle chciałam pójść do kina. A ty wolałeś siąść w półmroku i czytać setny raz tu wino. Ty całe życie miałeś pewność, a ja się śmiałam z niej przez lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać. Zadbaj o marzenia, przypnij je wszystkie do sukienki. Po kilku wiosnach i jesieniach będą w zasięgu twojej ręki. Pamiętam świat twój czarno-biały i te żelazne twoje nerwy. Miałeś na nas jakieś plany, a ja mieszałam w nich bez przerwy. Ty całe życie miałeś pewność, a ja się śmiałam z niej przez lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać. Stale wkurzał ten twój spokój i ciągle chciałam pójść do kina. A ty wolałeś siąść w półmroku i czytać setny raz tu wina. Mm.
przez lata. A dziś dziurawą mam codzienność i nie potrafię jej załatać. To była Natalia Piotrowska, kilka słów o nas. A teraz oczywiście oddajemy głos pani Marii Duszce, która zabierze nas w świat poezji księdza Mirosława Kaczmarka. Posłuchajmy tego kącika Marii Duszki. Ksiądz Mirosław Kaczmarek jest obecnie dziekanem dekanatu w Mogilnie. Jest poetą. Czasem wykonuje swoje utwory przy akompaniamencie gitary. Chciałabym dzisiaj zaprezentować kilka wierszy z niedawno wydanego debiutanckiego tomiku Zanim zaśniesz. Dawno temu za miastem. Zaśnięte niemal już kujawy. Pora, by drzewa zaszeptały, co niegdyś zaszło między nami. Głos ich ulata lekką mgiełką. Wspomnienia dawne przywołuje, wrośnięte w korę starym mchem. Tkwię pośród nich jak pień wiekowy, zaklęty w cztery pory roku, co nigdy są już jak na zawsze. Opowiadają drzewa o tym, co przytrafiło się przed wiekami. Słowa obrosłe korą wywołują pandemiczne wspomnienia na pniu. Przeczekaj tę chwilę. Niezależny serwis informacyjny. Jaskółki nisko latają, nucąc poranne wiadomości. Ogród zaprzeszły. Pamiętam ogród zarosły tajemnicą. Sekretne miejsca letnich zauroczeń. Dłonie pełne truskawek, zapachy życia i pierwsze słowa. Pamiętam leśną woń poziomek, wymuskanych niewinnie z krzewów przyrastających do drewnianej chatki z niewielkim oknem na świat. W ustach czuję do dziś głaskane wiatrem dzieciństwo. W kosztowanych czereśniach wszystko odwiecznie niedawne. A zmierzch zapada coraz wyraźniej. O nim nie zdążę napisać pewnej deszczowej jesieni. Czy zabiorę tam zapachy życia? Zbyt stylowo odchodzisz. Za zasłoną stylu ukrywasz płochliwe pragnienia, zbyt nieśmiałe, aby podejść bliżej. Za zasłoną rozsądku namiętności zasnęły kamienną otchłanią, przykryte tablicami. Za zasłoną sensu cichniesz na wieki, nie posmakowawszy księżycowego pyłu. Może nie pozostało nic ponad zachwycenie słoneczną jaskrawością twojego uśmiechu. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy Marii Duszce za przedstawienie kącika swojego z wierszami księdza Mirka Kaczmarka, dziekana dekanatu mogileńskiego. A teraz proponuję powrót do legendy piosenki autorskiej Bogusia Nowickiego i to jest taka ballada. Pytałeś mnie, czy wiem, czy znam odpowiedź, sens, jakiś pomysł, jakiś plan. To jedno już od dawna wiem. Znalazłem ją gdzieś między śpiewem a snem. Bo to jest ballada niedokończona, niewyśpiewana, dopóki świat. Bo to jest ballada, a brzmi najpiękniej, póki nie pęknie najczulsza struna. Pytałeś mnie, głupoty, żal, czy ono sens, to życie, czy cel jakiś ma. Ślepy jak kret, głuchy jak pień,
pytałeś mnie, czy to kicz, czy to sen. A to jest ballada niedokończona, niewyśpiewana, dopóki świat. Bo to jest ballada, a brzmi najpiękniej, póki nie pęknie najczulsza struna. To jest ballada niedokończona, niewyśpiewana, dopóki świat. Bo to jest ballada, a brzmi najpiękniej, póki nie pęknie najczulsza struna pod tą ostatnią stat. Zostajemy w klimatach piosenki, no już związanej z tak zwanymi legendami, hiciorami, jak to mówi Piotrek Krystkiewicz. Mianowicie oddajemy głos Antoninie Krzysztoń, która zaśpiewa prawie tak eksperymentalnie jak Marcin Sady z projektem Hi. Mianowicie piosenka nosi tytuł Po burzy. Yeah.
Wracamy znowu do Narybka, że tak powiem, piosenki autorskiej, do tak zwanej stajni Bartka Królaka, która bardzo mi ostatnio odpowiada i nie ukrywam, że będę do niej sięgał co jakiś czas. Mieliśmy Natalię Piotrowską, a teraz proponuję posłuchać Izy Królak w piosence Zobaczę Cię Wszędzie. Łyżeczką po trochu twój uśmiech i spokój odmierzam i liczę im dni w milczeniu, bo boję się mówić, by nawet ziarenka nie zgubić. A noc obok tylko tak samo też milcząc przygląda się temu przez łzy i też nie wie, jak to się stało, że dzisiaj tych ziaren tak mało. Powietrze i został tu jedynie kurz i nasz nieśmiertelnik na szyi, przy sercu już przecież niczym. Nade mną ciągle zawiała chorągiew, przez którą nic nie widzę już, wzniesiona, gdy coś się zatliło, gdy coś się tak nagle zmieniło. Zatapiam w kawie co noc, by choć jeden dobry się skleił w tej filiżance nadziei. A w głowie zostały cele i wiary, na pewno ich będzie ze sto. Coś jeszcze skorzysta, więc może wyprzedaż marzeń otworzę. Może inny dziś wieje tu wiatr, ale dla mnie zapętlił się świat. W tamtych kilku godzinach kawa i kina. Może nie ma tu dla mnie już nic, ale przecież też nie ma gdzie iść, bo choć ciebie nie będzie, zobaczę cię.
pięknie Iza Królak, zobaczę cię wszędzie. A teraz idziemy już do tak zwanej klasyki, już prawie że do samego końca. No to bardzo niebezpieczna miłość, że tak powiem, i Michał Bajor. Tak chciałbym poznać twoje myśli, aż po rozsądku kres. Lecz takich marzeń miła ziścić nie umiem nawet biec. Tu diabłu patrzą wciąż na ręce, ty w cieniu chowasz twarz. Dla ciebie z piasku biczu kręcę, gdy tylko znak mi dasz. To nasza miłość, słodka, szalona, piekielna miłość grzeszna. To nasza miłość, skrość potępiona, przegrana, co tu kryć. To nasza miłość, trochę wstydliwa, w dodatku niebezpieczna. Ta karczma miła, czym się nazywa i będzie, co ma być. Co ma być? Chociaż czekają na mnie w piekle, choć ze mnie drwi twój mąż, dziurką od klucza nie ucieknę, będę cię kusił wciąż. A gdy już będę twym kochankiem, na względzie miejże ja jestem diabłem na dnie szklanki, trzeba mnie pić do dna. To nasza miłość, słodka, szalona, piekielna miłość grzeszna. To nasza miłość, skroś potępiona, przegrana, co tu kryć. To nasza miłość, trochę wstydliwa, w dodatku niebezpieczna. Ta karczma miła, czym się nazywa i będzie, co ma być. Co ma być? Moja miłość, trochę wstydliwa, w dodatku niebezpieczna. Ta karczma miła, czym się nazywa i będzie, co ma być. Co ma być? Co ma być? Co ma być? Co? Oklaskiwany Michał Bajor w piosence Niebezpieczna miłość. To taka niebezpieczna miłość. Teraz chciałbym sięgnąć do człowieka, którego bardzo szanuję, bardzo lubię. Na co dzień związany z kabaretem Grzegorza Halamy. Grzegorz Halama Oklaski. Pan nazywa się Jarosław Jaros. To z jego takiego prywatnego dorobku artystycznego. Bo każdy artysta ma jeszcze oprócz tego, że lubi się pośmiać i pobawić, to czasami lubi też zaśpiewać i to w sposób dosyć satyryczny. Jarek przeważnie mówi, ostrzega przed tym, że będzie śpiewał. Dlatego proponuję posłuchać Ballady o błaznach Jarosława Jarosa z tą sympatyczną sugestią, o której Jarek powiedział. Posłuchajcie gawiedzi, co tutaj siedzi, ballady o dwóch błaznach. Był raz zamek i było królestwo, gdzie stary błazen miał swe jestestwo. Wiedział, co zrobić, by słyszeć brawo, wiedzą swą dzielił się chętnie i żwawo. Nie był jedynym błaznem w królestwie, był jeden młodszy znacznie jeszcze. Mieszkali obaj w tym samym królestwie, nie wiedzieli wtedy o sobie jeszcze. A
aż do dnia ważnego by się stało, gdy ich spotkanie nastąpić miało. Spotkali się chyba w jakiejś gospodzie, postanowili pracować w zgodzie. Spotkania trwały po wiele godzin, by arcydzieło mogli wypłodzić. Uczyli się od siebie nawzajem, uzupełniali się doskonale. Każdy używał innej techniki, każdy miał swoje sprawdzone myki. Starszy kierował się tradycjami, młodszy swoimi poszukiwaniami. Obaj dawali, co mieli najlepsze, młody skecze, a stary wiersze. Czasem piosenka też się zdarzyła, monolog, scenka czy pantomima. Lecz jak to bywa w takich balladach, zdarzy się coś, co nie wypada. Chociaż występy świetne dawali, to jednak za sobą nie przepadali. Do tego, co stare, ciągnęło starego i jakoś mu nie w smak popisy młodego. Młodemu nowe wygląda pięknie, na stare zerka raczej niechętnie. Po jakimś czasie, tak między nami, każdy podążał własnymi ścieżkami. Młodszy po innych jął jeździć w królestwach, a starszy polubił już własne jestestwa. Raz stary zobaczył występ młodego, nie poznał własnych nauk u niego. Jak dać gawiedzi chwilę radości, któryż wie lepiej niezgody kości? Obaj na siebie patrzą spod byka, a radość cóż, radość umyka. Ludowa mądrość niech wam zostanie, że dla każdego jest miejsce na sianie. To był Jarosław Jaros i ballada o błaznach. Jarek jest z Zielonej Góry. To człowiek, który bardzo mocno i intensywnie mi pomaga w moich artystycznych poczynaniach, od czasu do czasu też tworząc tak zwane piosenki okolicznościowe. Chciałbym wrócić z powrotem teraz do Kuby Blokesza i piosenka Świat. Co w ciemności świat stworzyli, gdy rozwidniło się, zobaczyli, że umieścili swoje niebo w czyjejś kieszeni. Ci, co w ciemności świat stworzyli, gdy rozwidniło się, zobaczyli, że posadzili swój raj w starym dziurawym wiatrze. Ciemności świat stworzyli, gdy rozwidniło się, zobaczyli, że powiesili swoje słońce na ramieniu sprzedawcy gazet.
tyle już na dzisiaj, Kuba Blokesz. A teraz mam ponownie Bogusia Nowickiego z najnowszego albumu, przynajmniej na ten moment, co do mnie dotarło. Boguś Nowicki i Cel Atlantyda. Przepiękna piosenka. Na wyśniony ląd uciekajmy stąd, niech pan doktor się nie trudzi. Czeka na nas wiatr, dużo lepszy świat i znajomych tylu ludzi. Wiejmy stąd na wyśniony ląd. Tam już wiatr, dużo lepszy świat. Jeszcze tylko raz, nim uwolnią nas, nim oddadzą wszystkie cumy. Spojrzeć, wzruszyć się i zapomnieć je, nasze klęski, nasze dumy. Jeszcze raz, nim uwolnią nas. Wzruszyć się i zapomnieć je. Wreszcie pierwszy szkwał łopot naszych ciał. Siostro, siostro, prędzej, prędzej. Już za nami lód, bezlitosny chłód i zrzędliwy brzęk pieniędzy. Pierwszy szkwał łopot naszych ciał. Został lód, bezlitosny chłód. Smak, okręt nasz jak ptak, świat huśtawką jest, to widać. Popatrz w morza plan, ona jest gdzieś tam, cel ostatni, Atlantyda. Sól i smak, okręt nasz jak ptak. Morza plan, ona jest gdzieś tam. Sól i smak, okręt nasz jak ptak. Morza plan, ona jest gdzieś tam. Sól i smak, okręt nasz jak ptak. Plan, ona jest gdzieś tam. Tyle Bogusław Nowicki na dzisiaj. Z ogromną frajdą odbyliśmy niedawno taką dużą, długą rozmowę telefoniczną. No i porozmawialiśmy o tym, co się tam u Bogusia Nowickiego dzieje. Mam nadzieję, że wcześniej czy później Bogusław Nowicki będzie gościem tej audycji. A teraz wracamy znowu do Michała Bajora i piosenka Chciałbym. Chciałbym mieć taką sieć, by w nią wpleść życia treść, by nią kraść księżycowe światło,
albo róż rannych wzórz. Taką sieć chciałbym mieć, by w nią wpaść i nie wypaść łatwo. Chciałbym trwać, żeby znać zapach łąk, czułość rąk w ustach mieć, kosmyk twoich włosów, dłonie spleść, oczy wznieść, zapaść hen w piękny sen pośród traw i rozkwitłych wrzosów. Być w siódmym niebie, czuwać, kiedy licho śpi, nucić dla ciebie, pisać pieśni jak Kai. Chciałbym dać ci jasne sny, ranne mgły, wonne bzy, nocne ćmy, ptaki i zwierzęta, letni sad, świat bez wad, stary płot, ptasi lot, wszystko co pamięć zapamięta. W pustych drzwiach staje Bach, wsząca szron, daje tom, gra nam pieśń na sopelkach lodu. Pragnąłbym znaleźć rym, śpiewać z nim słońca hymn, sławić cud porannego chłodu. Wzrok mieć spokojny, liczyć tylko dobre dni, wyrzec się wojny, śpiewać pieśni jak Kain. Chciałbym mieć taką sieć, schwytać w nią nudę złą, blaskiem ją rozpromienić w jasność, potem nieść dobrą wieść, zmienić lęk w piękny dźwięk. Taką sieć chciałbym mieć na własność. Mógłbym też, jeśli chcesz, w strofach skryć życia nić, wtedy już zawsze będziesz ze mną. Może świat za 100 lat będzie trwał, tak bym chciał złowić go w moją sieć tajemną. By każda wiosna niosła same jasne dni, ty nam błogosław wiecznym piórem swym Kai. Tyle Michał Bajor w piosence Chciałbym. A teraz już tak do samego końca praktycznie zostaniemy w klimatach Orkiestry Dni Naszych. Będzie śpiewała Iwona Kobylińska z Orkiestrą Dni Naszych przecudownej urody piosenkę Opętanie. To dla ciebie ona cała płonie, oto ciało rozpalone, oto serce, oto dłonie, oto są myśli niespełnione. To dla ciebie całe opętanie, to dla ciebie jej wołanie, to błaganie, miłowanie, aż po kres czasu jej czekanie. Zanim mocno zamkniesz oczy, pozwól nią się zauroczyć, spróbuj raz się w niej zatracić. Cała reszta nic nie znaczy, cała reszta nie istnieje, jeśli dasz jej choć nadzieję. Zanim to wykrzyczysz we śnie, albo z bliska w oczy cicho szepniesz nie, po prostu daj się ponieść jej, daj się unieść jej, daj się zanurzyć w niej, daj się uwieść jej. Nawet gdybyś przed nią chciał uciekać, będzie płonąć, będzie czekać, i czy w piekle, to czy w niebie, ona i tak odnajdzie ciebie. To dla ciebie ona cała płonie,
oto ciało rozpalone, oto serce, oto dłonie. Oto są myśli niespełnione. Zanim mocno zamkniesz oczy, pozwól nią się zauroczyć. Spróbuj raz się w niej zatracić. Cała reszta nic nie znaczy. Skoro jej zabrałeś myśli, pozwól choćby jej się przyśnić. Możesz wszystko to ocalić, albo jej istnienia zerwać cienką nić. Po prostu daj się ponieść jej, daj się unieść jej, daj się zanurzyć w niej. Daj się uwieść jej. Mocno zamkniesz oczy, pozwól nią się zauroczyć. Spróbuj raz się w niej zatracić. Cała reszta nic nie znaczy. Skoro jej zabrałeś myśli, pozwól choćby jej się przyśnić. Możesz wszystko to ocalić, albo jej istnienia zerwać cienką nić. Po prostu daj się ponieść jej, daj się unieść jej, daj się zanurzyć w niej, daj się uwieść jej, daj się ponieść jej. Daj się unieść jej, daj się zanurzyć w niej, daj się uwieść jej. Iwona Kobylińska z projektu balladowego, gdzie ona jest na pierwszym miejscu, a oczywiście wspomaga Iwonę zespół Orkiestra Dni Naszych. Piękna piosenka, opętanie. I teraz tak na dobrą noc, że tak powiem, i żebyśmy się mogli w spokoju rozstać. I zapraszam do słuchania dalszej części audycji muzycznej Cyganerii. Iwona Kobylińska z zespołem ODN. Oto noc. Do usłyszenia za tydzień. Piotr Spotek i Piotrek Krystkiewicz. Jak ptak, jak wariat, co wierzy w sny. Tak zaraz polecisz, uniesie cię wiatr. Będziesz przy niej, gdy tylko zgaśnie świt. Jaką siłę w sobie ma ten ból, gdy nie ma go jej? Z jaką mocą pali się ten żar samotnych serc? Jaką siłę w sobie ma ten ból, gdy nie ma tu jej? Z jaką mocą pali się ten żar samotnych serc?
wbija sznur wokół twoich rąk, wokół twoich nóg. A ty w tą jasność idziesz do drzwi, schodzisz na świat, by bliżej niej być. I zaraz polecisz, pofruniesz jak ptak, jak wariat, co wierzy w sny. Tak zaraz polecisz, uniesie cię wiatr, będziesz przy niej, gdy tylko zgaśnie świt. Jaką siłę w sobie ma ten ból, gdy nie ma tu jej? Z jaką mocą pali się ten żar samotnych serc? Jaką siłę w sobie ma ten ból, gdy nie ma tu jej? Z jaką mocą pali się ten żar samotnych serc? Samotnych serc.